Wow. Co to jest? No. Zostałem zaatakowany. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców. A mój las mnie chroni. Mordercy? Siostrę morderczynię zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druidzkim w Velen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilna przemykam po płaszczyznach liści. Pewnie dobrze znasz mnie. Są przekleństwem Velen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Czerpią siłę z wywaru. Ważą ludzkie mięso. Pewnie ich nie lubi, bo z tego, co ona tutaj to coś powiedziało, to ona była wiedźmą, została zabita przez swoje siostry, ducha przeklały i teraz ja mam ją po prostu dobić do końca, i on, żeby miały spokój. Dlaczego zostałeś zamordowana? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiałam mnie zabić. Powiedziałaś, że jesteś uwięziony. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sami. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą, mogę być galopem, mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie idę? Pomogę. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Artcerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Pozwól je ocalić. Pomóc, nie pomóc? Oto jest pytanie. No dobra, powiedzmy, że uwierzę jej, że została zabita przez wiedźmy. Wiedźmy nie do końca mi się podobają, zniewoliły tamtą babkę, więc w pewnym sensie są w jakimś tam stopniu złe. Także no, powiedzmy, że... Jeżeli możesz uratować sieroty z polanu, pomogę ci. Znajdę je. Uwolnię. Wyzwól mnie z więzienia. Krew jest mą ucieczką. Przeprowadzisz obrzęd z czernią kurczych piór. Wielu moich szczotków i z czarnym wierzchowcem. Wolna rącza klacz, schwytana na łąkach. Ciemna jak głębiny wyczerpanej studni. Żadne inne zwierzę. Zgromadź, przyjdź i przynieś. Wow. Kurczę pióra już mam. Odszukaj mężczątki i przyprowadź konia, czarnego rumaka, szkwał w postaci konia. Do czego potrzebny jest Kariko? Staniemy się jednością, jak wówczas, gdy żyła. Będziemy jak wichr, nic nas nie zatrzyma. Dzikie konie znajdziesz na podmokłych łąkach.
Trochę mi się to nie podoba, ten plan, ale okej. Okay. Gdzie znajdę twoje szczątki? Moje kości spoczęły w samotnej mogile. Musisz iść na zachód, niedaleko stąd. Zgromadzę wszystko, co potrzeba, by cię uwolnić i wrócę. Zgromadź, przyjdź i przynieś do czeluści wzgórza. Tam, gdzie serce drzewa. Przebij moje serce. Niech leje się krew. Zostanę pożarta, by znów się odrodzić. Wyjdź i wróć tym wyjściem, które otworzyłam. O, dzięki. Przynajmniej nie muszę pływać już. Ale taka jedna sprawa to... Trochę tej zapowiedzi mi się nie podobają, że ma się krew polać. No dobra, teraz będę chwilę... To znaczy 4 minuty to trochę za długo. Zrobimy to trochę inaczej. Gdzieś tutaj miałem białą mewę. To znaczy biały miód. To. Ok. Wyłączyłem ten cały system. No dobra. Panie lasu śledzona, tak? No to jest tu. Ale gdzie jest... gdzie są jej kości? Serio? Zero podpowiedzi jakiejkolwiek? Mapa świata, zadania. Dobra, tutaj są sprawy rodzinne, to zbadaj, rozwiąż problem wsi Szczygary. Zadania poboczne. Złoto głupców. O, to jest to. Szepczące wzgórze. Okej. Okay. To jest to. I teraz rzućmy okiem na mapę. No, niedaleko. Możemy podbiec na piechotkę. Magia. To miejsce mocy. Lubię trochę, że kamienie były i przeszkodziły w bieganiu. Ale to nic. No. Wow. Fajny ślisk. No to tak jak mówiłem, E3, targi, na których naprawdę zapowiedziano kilka fajnych tytułów, na które czekam. Niestety większość tych tytułów pojawi się w listopadzie. Kolejnym takim tytułem, który się tam w listopadzie pojawi, a ja na niego bardzo czekam, jest przede wszystkim XCOM 2. Bardzo fajna strategia, turowa strategia. Znaczy, to jest w pewnym sensie strategia z opcją budowania bazy. Tworzymy, mamy żołnierzy, tych żołnierzy potem po prostu wysyłamy do walki z kosmitami. W ilości tam od 4 do 6, zależy jak to będzie w XCOMie 2 przeprowadzone. Te kości są dziwne. Nie wyglądają na ludzkie. Okej. Okay. Będzie problem, jeżeli to nie będzie człowiek. Albo będzie jakaś bestia, która potem będzie mnie chciała zabić za to, że jej pomogę. No to się może zrobić po prostu super zadanie. Szepczące, dobra. Akcji, okej. Okay. Mamy akcji, teraz musimy panie znaleźć, rzućmy okiem na mapę, czy daleko, czy nie. Nie. Dobra, wracajmy do XCOMa 2. Naprawdę zapowiedź, trailer tej gry napawa troszeczkę optymizmem, ale również rozczarowaniem, ponieważ dowiedzieliśmy się, iż ta gra, może nie do końca gra, ale to, co się w tej grze będzie działo, dzieje się 20 lat w przyszłości od tego, co było w XCOM 1 i przegraliśmy tą wojnę z kosmitami, tą pierwszą wojnę z kosmitami, mimo że na przykład po
kilku grach tą grę wygraliśmy, skończyliśmy, zobaczyliśmy. Jakieś ciało leży. Nie oszczędzono nawet kobiet. Zobaczyliśmy ostateczną odstępkę, jak to wygląda, jak to się kończy. Mimo tego wszystkiego gra XCOM 2 zaczyna się 20 lat w przyszłości, w momencie kiedy my tą jedynkę jakby przegrywamy. Chodzi o to, że kosmici są na Ziemi, stworzyli tak jakby utopię, miejsce, gdzie ludzie mogą uciekać, a tymczasem jest to po prostu takie miejsce, w którym ludzie są zniewalani. A tak fajnie tutaj trochę jest. A tu skrzynka nawet, o jak fajnie. I my musimy, my jesteśmy jedyną osobą, która wie, co tak naprawdę się dzieje. O, dobra, jest. Kurde, laga mam. W momencie, kiedy zadania się kończą, to mam jakiegoś laga strasznego. Dobra, możemy teraz podjechać na miejsce. I tak jak mówię, jesteśmy generałem jakby tego całego przedsięwzięcia. Wiemy, że tam są kosmici, musimy ich pokonywać. Trochę nowych jednostek naprawdę zapowiada się przednia rozgrywka i to na pewno będę starał się pokazać. Kolejną taką grą, która może nie być za rewelacyjna i za szybka, nie jest to jakaś strzelanka czy coś tego typu, tylko strategia. Taka troszeczkę strategia ekonomiczna, Anno 2205. Przyszłościowa gra. Nie tyle przyszłościowa gra, co... Dalej. Kurde, znowu do tej kolejnej jaskini. Już, już. Opowiem później. Teraz kustanki i tego. Anno 2205, następny punkt programu. Po kustankę. Jestem gotów. Możemy zaczynać. Daj mi polecieć na skrzydłach kruka. Niech moje kości spoczną wśród piór. Wszystko złóż pod sercem. Potem je przebij. I podprowadź konia. Widziałem w lesie szczątki kobiet i dzieci. Zabijałaś tych, którzy w żaden sposób nie mogli ci zagrozić. To las ich zabijał. Dla ślepej natury. Śmierć jest tylko śmiercią. To nie jest człowiek, bo znalazłem te kości, które nie należały do człowieka. Więc nie wiem, jestem w kropce, ale... Wiedźmy są chyba troszeczkę gorsze, więc no dobra. Nie ma tutaj dobrych wyborów, zobaczmy jak to się skończy. Składam krucze pióra. Kiedyś byłam wolna. I znów będę wolna. Składam twoje szczątki. Kiedyś byłam cielesna. I znów będę cielesna. A jak będziesz zła, to nie będziesz cielesna, bo cię pociacham. O, i tyle w tym temacie. Więc lepiej mnie nie oszukuj. Mamy piekielnego rumaka. Uwolnij dzieci. Uratuję dzieci. Zawsze dotrzymuję. Raz,
mojego słowa. Serio? Mogę na tobie pojechać? Stój, czekaj. No czekaj. Nie. Weź się wypaj. Stworzyłem kurde piekielnego konika i nie da się na nim jeździć, no. Ech. Fajnie. Piekielny konik. Na wolności. Super. Rozwiązałem problem kurde w tak dość dziwny sposób. No nie wiem jak to się skończy, ale spoko. Lera, nie. To drzewo mogłoby już usnąć. Przeszkadza mi tylko. To jest kurde niedaleko. To po co ja się będę teleportował? Ej, wybaczcie za to kliknięcie tam menu. Okej, okay, musimy to obiec na oko. Wracając do kolejnej gry, o której wspominałem, czyli Anno 2205. Dzieje się to w roku 2205. Tak blisko? Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Wierz mi, nie chcesz wiedzieć. A coście zrobili? Poszedłem tam i pozbyłem się waszego problemu. Szczegóły nie powinny was obchodzić. To i racja. Co ja się na tym znam? Wiedźmy, czy jak je nazywasz panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Oj, nie podoba mi się to. Ej, co z tym sztyletem zrobisz? O, fuck! Naprawdę? Serio? Oto i zapłata. Przekażcie ją panią. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Belem nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Jeżeli te wiedźmy są takie, jak to teraz pokazuje, to dobrze, że uwolniłem tego ducha, nawet jeżeli jest zły i w ogóle. Jak zabije te wiedźmy czy coś, to tylko się cieszy. O, przerazły w własnej postaci. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, one mają władzę nad nią w taki sposób. Znów okazałaś nieposłuszeństwo. Wybaczyłbyś mnie, ale nie upilnowałaś dzieci. Nigdy nie chciały stąd uciekać. Lubiły tu być. Bawiły się.
poniesiesz surową karę. A teraz milcz. Chcemy porozmawiać z Białowłosym. A sobie pogadamy. Przecież to Anna, żona barona z Brońcu. Ona nie należy do żadnego człowieka. W wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, Białowłosy. Na Gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. Gdybyś wiedział, ile czasu spędziłyśmy przed lustrem. Pożądasz nas? Wiecie, po co przyszedłem. Wiecie, o czym chcę rozmawiać. Będziesz o nas śnił i wrócisz po to, co odtrąciłeś. Zawsze wracacie. Serio? Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na Szepczące Wzgórze. Nic za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Wyzwoliłem ducha, który mieszkał w drzewie. Słyszałyście? Zdrada! To ona zabrała dzieci! To ona! Zawarliśmy umowę, że pomogę mieszkańcom wsi. Wywiązałem się ze zlecenia. Nic już im nie zagraża. A więc to tak. Postanowiłeś nas okpić. No co? Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Uwolniłeś prastarą moc. Pojawi się znowu. W innym miejscu poza naszym zasięgiem. Znów poleje się krew. No co, do czego prowadzi ludzka głupota? Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna! My się włosy, tak na nie mówią. Chudzina, wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnąbrna, uparta i samolubna. Dziewczyna, której szukam, nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. Nie widziałeś jej od dawna. Zmieniła się na gorsze. Dlaczego was zaatakowała? To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie tak, jak było. Opowiemy, kawalerze. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jako mgnienie w kałuży. Nadeszła od strony moczarów. Oczywiście, po teleportacji. Jak żeby inaczej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Czyli co, teraz znowu możemy sobie z Siri pograć? Śpi już? Jak jagniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi krężyć. Do stołu ukryłam, w kotle już buduję.
Nie wolno nam! Wiesz, że ona jest dla niego! Ilerid dostanie ją! Dostanie! Ale nie całą! Dobrze mówi. Skosztujemy jeno krzynę. Stopy utle. Ładnie ma, zgrabny. Narosu będą jak z dala. Uff, narobiłaś mi smaku. Nie będzie. No idź już, idź! O, pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.